Teoretyczną i praktyczną lekcję nurkowania dał dziś suwalczanom Kamil Iwankiewicz. W Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rekordzista świata w nurkowaniu opowiadał o swoich pasjach i osiągnięciach. Zaprosił również chętnych do wspólnego nurkowania w akwaparku. Iwankiewicz na co dzień jest politologiem, ekonomistą i wykładowcą PWSZ-u, ale to miłością do nurkowania i wypraw górskich starał się zarazić swoich słuchaczy. Najbardziej zależy mi na tym, by młodzież robiła cokolwiek, choćby szydełkowała, wykazywała jakąś inicjatywę, powiedział Radiu 5 Iwankiewicz. Moje życie związane jest z nurkowaniem i z górami. Ja bym chciał, żeby studenci w ogóle otworzyli się, żeby byli zainteresowani jakby czymkolwiek. Może być to szydełkowanie, ale żeby mieli po prostu inicjatywę. Na tym mi najbardziej zależy. Rekordzista świata opowiadał też o pionierskim projekcie Korona Jezior Ziemi, czyli cyklu wypraw do miejsc, gdzie jeszcze żaden nurek nie dotarł. W najbliższym czasie Iwankiewicz wyjeżdża natomiast w Himalaje, gdzie planuje pobić kolejny rekord świata. Wyjeżdżamy do Nepalu, nie będzie nas w Polsce miesiąc. Mam nadzieję, że uda mi się ustanowić rekord świata w nurkowaniu na wysokości. Chcę zanurkować na głębokość 50 metrów, na wysokości ponad 5,5 tysiąca metrów, co odpowiada teoretycznej głębokości ponad 100 metrów, a co najciekawsze, będę to robił na powietrzu, na obiegu otwartym. To dla nurków mówi dosyć sporo.